intelektualną czy umiarkowaną, tylko byłyby pewne sfery opisu. Pierwszy problem pojawia się, proszę Państwa, w nawiązaniu do subwencji, o której mówiłem, do tej subwencji B, no bo jeżeli ta subwencja B jest, te punkty od wagi od P1 do P26 są warunkowane wpisaną niepełnosprawnością, no to coś, to mamy problem z finansowaniem wtedy, więc pewnie to musiałaby ta diagnoza, jeszcze ten stopień tej wagi w jakiś sposób też uwzględniać. To jest w jakiś sposób nawiązanie również do koszyka świadczeń gwarantowanych. O tym nie mówiłem, ale ten pomysł koszyka świadczeń gwarantowanych dla uczniów z niepełnosprawnością pojawiał się w dyskusjach od kilkunastu lat również w naszym kraju. Chodziło o to, żeby po zdiagnozowaniu ucznia z niepełnosprawnością przysługiwały mu określone terapie i jednostka samorządu terytorialnego, na której terenie ten uczeń funkcjonuje, była zobowiązana do zapewnienia tych terapii. Teraz wygląda to nieco inaczej, no to zespół orzekający wskazywałby te terapie, więc tworzyłby coś w rodzaju takiego koszyka, chociaż tak to się nie nazywa, a te terapie musiałyby zostać zorganizowane przez władze samorządowe. No pewnie znowu podział kompetencji mógłby być podobny, albo niekoniecznie pomiędzy, mam na myśli, powiatem szczególnie, a gminami, chociaż w naszym powiecie cieszyńskim jeszcze warto wspomnieć, że szkoła specjalna w Skoczowie prowadzona jest przez marszałka województwa śląskiego, więc jeszcze do tego trzeci stopień. No nie ma co mówić, pewnego zamieszania. Niemniej jednak, gdyby to się udało, to byłoby to pewnie, czy mogłoby to być korzystne, przynajmniej ja widzę plusy tego rozwiązania, ale pewnie musiałoby to być bardzo dopracowane i trzeba by założyć, że jednak w tym diagnozowaniu przeważałaby rzetelność nad oszczędnością. Bo jeżeli zostałyby te kryterium diagnozy tak skonstruowane, że mało komu co, mało co przysługuje, specjalnie to mało parę razy powtórzyłem, no to byłaby to po prostu oszczędność tak naprawdę, tylko i wyłącznie, ale ta oszczędność nie służyłaby uczniom z niepełnosprawnością. No i to chyba jeżeli chodzi o... Aha, no druga kwestia, wzmocnienie badań przesiewowych. Tutaj pani profesor Kupisz, pani domagała, Zysk w tej komisji bardzo mocno podkreślają potrzebę prowadzenia badań przesiewowych. No w tej chwili tych badań przesiewowych trochę jest prowadzonych, to nie tak, że ich nie ma, chociażby gotowość szkolna przecież jest powszechnie przeprowadzana, ale myślałem, pani profesorki, że można na przykład badać kompetencje społeczne, badać inne zaburzenia parcjalne, trzeba tworzyć narzędzia, szkolić tego nauczycieli i to nie poradnie czy jakieś instytucje diagnozujące, ale to nauczyciele w szkołach powinni takie badania prowadzić. Też mogę dodać, no pewnie pomysł nie jest zły, no jeżeli ktoś znajdzie na to pieniądze, żeby tego znowu nie robić wszystkiego za darmo i ktoś znajdzie pieniądze na to, żeby przeszkolić chętnych do robienia tego, stworzy takie narzędzia, jeżeli oni przyniosą te badania jakąś określoną wiedzę, to można powiedzieć, że pomysł jest dobry. Natomiast ja się znowu jednego obawiam, że to będzie dodatkowy punkt w przydziale czynności nauczyciela, który będzie musiał się najpierw przeszkolić, żeby takim narzędziem się posługiwać, potem te badania w jakimś określonym momencie zrobić, no najlepiej w trakcie lekcji, jak jest badanie złożone, to poświęci na nie kilka lekcji. No nie wiem, no to wtedy już zaczyna mieć wątpliwości, czy jest nam to potrzebne i czy rzeczywiście przyniesie to ze sobą określone zrobić. To są tylko pewnego rodzaju propozycje, tak jak mówię, nie wiem, jak one zostaną potwierdzone później w jakichś konkretnych zapisach. Rok 2019, ciąg dalszy. Jeżeli chodzi o formy kształcenia, jakie dyskusje się pojawiają? No przede wszystkim nikt w tej chwili nie podważa zasadności funkcjonowania szkoły specjalnej. Znaczy, nikt to jest zły kwantyfikator, no pewnie znajdują się jakieś osoby, ale generalnie w szerszym, tak, 3 minuty, w szerszym znaczeniu szkoły specjalne raczej pozostają, ale pojawia się ten pomysł ciągle zmieniania ich przynajmniej częściowo albo przydzielania im funkcji wsparcia dla edukacji inkluzyjnej i integracyjnej. Warto dodać jeszcze na marginesie tego, że dyskutuje się również nad w końcu statusem ucznia dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Przypomnę, że oni nie mają tego statusu na dzień dzisiejszy, to są, nie są uczniami. To oczywiście niesie ze sobą określone konsekwencje, bo znowu będą musieli otrzymywać promocje, mieć świadectwa, jakiś system oceniania, bo sprawa jest dość skomplikowana.
Renesans klas specjalnych w placówkach ogólnodostępnych, głównie przesłanki polityczne, już o tym mówiłem na początku. Pojawia się taki pomysł, żeby stworzyć lepsze szanse do tworzenia klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. Status kształcenia integracyjnego. Na początku w tym zespole mówiono wiele, że kształcenie integracyjne się nie sprawdziło. Rzeczywiście, no, w tym modelu, który funkcjonuje w naszym kraju, nie wszędzie się sprawdza. Ja akurat z tych badań, które prowadziłem szerokich u nas, uważam, że w naszym kraju całkiem nieźle szkoły integracyjne funkcjonują i można by wiele, zresztą nie tylko w naszym. Natomiast no, prawdą jest to, że nie wszędzie jest tak dobrze.